Możecie wierzyć lub nie, ale na południu Chin żyje chłopiec, który ma zdolność widzenia w ciemności. Ekipa filmowa wraz z lekarzami specjalistami wybrała się na miejsce, aby spotkać się z tym chłopcem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, lekcje w szkole właśnie się skończyły. Jeden z nauczycieli zabrał nas na spotkanie z Nong Yongxiu w jego domu. Byliśmy zaskoczeni, widząc, że ma jasno-niebieskie oczy, takie jak Europejczycy. Jednak przyglądając się im bliżej, odkryliśmy coś więcej. W ciemności, kiedy poświeci się latarką w oczy chłopca, emitują one niebiesko-zielone światło, dokładnie takie jak u kotów. Mówi Nong Xihua, ojciec chłopca. 2 miesiące po jego urodzeniu zauważyliśmy, że jego oczy są dziwne. Były niebieskie. Zabraliśmy go do szpitala, ale lekarz powiedział, aby się nie martwić. Dodał, że oczy staną się normalne, kiedy chłopak dorośnie. Jednak wraz z tym, jak Yusiu rósł, jego oczy nie zmieniały się. Ponieważ nie utrudniało mu to życia i robił postępy w nauce, rodzina coraz mniej zwracała na nie uwagę. Nong Yongxiu jest niezwykłym dzieckiem, uwielbiającym zabawę z rówieśnikami. Jednak po pewnym czasie jego wychowawca zauważył coś szczególnego. Kiedy dzieci bawiły się na zewnątrz podczas słonecznej pogody, chłopiec, w przeciwieństwie do swych kolegów, musiał mrużyć oczy i narzekał, że widzi niewyraźnie. Nauczyciel usłyszał też zadziwiającą opinię jednego z kolegów Yongxiu. Mówi nauczyciel Lin Jingyi. Powiedziano mi, że on ma oczy jak kot. Kiedy świecili latarką w jego oczy nocą, one dawały odblask. Zapytałem, czy potrafi widzieć w ciemności. Odparł, że tak. Pewnego razu wieczorem zaprosiłem go, aby połapać świerszcze. Łapał je bez problemu, bez użycia latarki. Dziennikarze z lokalnej stacji telewizyjnej przeprowadzili na chłopcu test. Przekazali mu kilka pytań na skrawku papieru. Następnie zaciemnili pokój. Chłopiec wszedł do niego i odpowiedział pisemnie na pytania. Od tego właśnie czasu jego kocie oczy stały się sławne. Dziennikarka Bi Donglei mówi, pierwszy test przeprowadziliśmy w prawie kompletnej ciemności. Nie widziałam osób stojących wokół mnie. Pokazaliśmy mu też kilka kart do gry i miał powiedzieć, co to są za karty. Natychmiast odpowiadał poprawnie. Tłumaczenie i opracowanie infra.org.pl i paranormalium.pl czytał Ivelios.